Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Utrata różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Jestem przekonany, że to jest właśnie ta jedna z potocznych opinii, czy takich, która przylgnęła, że leśnicy zajmują się tylko drzewami. Nie ma takiej możliwości. To są całe ekosystemy i nie da się wybiórczo wpływać czy działać na wybrane elementy ekosystemu. Zawsze podejmując działanie, działamy na cały ekosystem, także na wszystkie jego elementy. Więc my mamy świadomość podczas swoich działań, że oddziałując na ten ekosystem musimy mieć na uwadze wszystkie jego elementy. Lasy Państwowe od wielu lat angażują się w działania mające na celu zachowanie jak największej liczby gatunków. W ramach wielu projektów, tych lokalnych bądź ogólnopolskich, czynnie chronione są cenne siedliska, na których występują rzadkie rośliny i zwierzęta. W swoich działaniach chronią największe polskie ssaki, jak żubry oraz niewielkie popielice. Angażują się również w projekty ochrony rodzimych gatunków gadów, na przykład żółwia błotnego czy węża eskulapa. Każda taka sytuacja, kiedy udaje nam się ponownie wprowadzić gatunki, które albo były zagrożone, albo na danym obszarze wyginęły, próbujemy je wprowadzać ponownie do tego środowiska, w którym występowały, to dla nas taki dowód na to, że to, w jaki sposób prowadzimy gospodarkę leśną, to, w jaki sposób dbamy o zasoby przyrodnicze, no, jest skuteczne, tak? Jeżeli te gatunki zagrożone, bo tutaj mamy akurat żółwia błotnego, ale w przypadku regionalnej dyrekcji to i głuszec na przykład, i one odnajdują się w naturalnym środowisku, to dowód na to, że tak jak człowiek w ubiegłych latach te zasoby nadwyrężył, to potrafimy się poprawić i tej przyrodzie oddać to, co jej się należy i że robimy to właściwie. Leśnicy wiedzą, że ochrona bioróżnorodności uzależniona jest od zrównoważonego użytkowania terenów. Warto wspomnieć o działaniach na rzecz pszczół i zapylaczy, gdyż w Europie aż 90% roślin nieuprawnych zapylają te owady. Bez pszczół wiele gatunków roślin nie przetrwa. Leśnicy realizowali projekt Pszczoły wracają do lasu. W ramach projektu tworzą kłody bartne, sadzą krzewy i drzewa pożytkowe, a także w wielu miejscach wysiewane są łąki. Doceniając znaczenie pszczół, leśnicy starają się wspierać te owady. Można sobie zadać pytanie, co ma wspólnego leśnik z pszczołą? Bardzo dużo. Pszczoła miodna wywodzi się z lasu. Dawno, dawno temu ludzie wspinali się po drzewach, bartnicy, i wyciągali ten złoty, cenny miód. Oczywiście później przeniesiono pszczołę do uli, natomiast Lasy Państwowe od bardzo długiego czasu prowadzą taką akcję powrotu pszczoły miodnej do lasu. Stare, często dziuplaste drzewa są cenne dla różnorodności ekosystemu. Dają schronienie wielu gatunkom, zwierzętom, roślinom i grzybom. Dlatego leśnicy zostawiają takie drzewa w lesie. Ochronie podlegają także drzewa, na których znajdują się wieloletnie gniazda, na przykład bociana czarnego lub ptaków szponiastych. Zastępuje się gatunki iglaste, tam gdzie to jest możliwe, tam gdzie odpowiednie są gleby, siedliska, gatunkami liściastymi, które są bardziej odporne na zanieczyszczenia przemysłowe, bardziej odporne na szkody od wiatru. Oprócz tych głównych gatunków lasotwórczych, czyli tych, które najbardziej w lesie są widoczne, sosna, dąb, buk, leśnicy w Nadleśnictwie Kobiór właśnie w tym miejscu, żeby wzbogacić krajobraz, żeby przysporzyć więcej pożytków pszczołom na przykład, sadzą gatunki tak zwane biocenotyczne, czyli gatunki drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze, te znane wszystkim z przydomowych ogródków, ale również lipy, również klony, jawory, żeby ten krajobraz na tych łąkach, zwłaszcza śródleśnych, w tych miejscach, na obrzeżach lasów, tam gdzie tworzy się pewne remizy ptasie, żeby ten krajobraz był bardziej urozmaicony i no, ładniejszy również dla oka. Gatunki te umożliwiają bytowanie zwierzętom i wzmacniają naturalną odporność lasu. Wiosną pąki tych drzew przyciągają owady, a ich owoce są dodatkowym pożywieniem dla zwierząt.
Wzrost drzew liściastych w lasach ma również pozytywny wpływ na różnorodność gatunków w lesie oraz na trwałość lasu. Zaangażowanie leśników w program małej retencji również ma wpływ na gatunki żyjące w lesie. Pełni rolę nie tylko wodopoju dla zwierząt, ale także na dobrze nawodnionych terenach dobrze rozwijają się rośliny mokradłowe. No, mała retencja, w ogóle retencja przynosi olbrzymie plusy, bo to przede wszystkim jest wzbogacanie siedliska, poprawa bioróżnorodności, przez to również jest chętniej to zasiedlane przez różnego rodzaju zwierzęta, płazy, gady, ptaki, owady, ssaki, więc to stanowi ten podstawowy byt dla i roślin, i zwierząt. Takie działania przyczyniają się do tego, że w lesie przybywa zwierząt, a niektóre dawno niewidziane gatunki wracają do lasu. Obecność dużej ilości zwierzyny jest oznaką dobrobytu w lesie. Oznacza to, że wszelkie starania na rzecz bioróżnorodności, jakie podejmują lasy państwowe, są słuszne i spełniają swoją rolę. Czytała Karolina Morkisz.